Przyjrzyjcie się przez chwilę pannie młodej, która stoi na krawędzi między światem marzeń a światem spełnienia się u progu zmiany z dziewczyny w kobietę. Z ja. No my! Super! Boże, super! Czekałam na ten dzień od czwartej klasy podstawówki, kiedy z Kiką opalałyśmy nogi przed matematyką. Wtedy bardzo podobał nam się z tym Paris Hilton. Różowa marynarka, Riviera i pudle. Wyobrażałam sobie swoje życie małżeńskie z kilkoma pudlami u boku, bo pudle były wtedy bardzo modne. Kika chciała mieć taką różową marynarkę z makietami z futra i z mówką. No ale życie chciało inaczej i Kika wzięła ślub w kostiumie do pływania. Bez welonu, bez sukni, bez niczego. Brr, bo jej mąż to idiota, szkoda, że nie utopił się przy okazji. A mnie się wydaje. I to jaki Boże! Jestem taką szczęściarą. Za chwilę będę czyjąś żoną. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Co to za dziwne słowo? Żona. Żoneczka, żonusia. Czy ktoś widział żonę? Jest w zmywarce! Chodzi o to, że będę do kogoś należała, że nie będę już dłużej pływała w tym bezkresnym oceanie panieństwa. Mój za chwilę mąż rzucił mi koło ratunkowe, a ja je schwytałam. Uratował mnie od tych wieczorów z koleżankami, od odchudzania się, od czytania Klaudii, od depilowania nóg. Już nie będzie tak szybko tycha mój zegar biologiczny. Tyk, 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 tyk. Boże, co ja zrobiłam? Ja tylko chciałam sukienkę. Pierwsze, co jak mi się oświadczył, to było sukienka, sukienka. Mówiłam do wszystkich koleżanek z pracy, do mojej mamy, która tak strasznie czekała na tę chwilę i też położyła mi ręce na policzkach i też powiedziała sukienka, sukienka. A teraz już jest za późno, zaraz sobie wszyscy pójdą i zostaniemy sami. Ja i on. On i ja. Ja i jego matka, która myśli, że risotto to polski rzeźbiarz, która założyła koronkową garsonkę na ślub syna, bo nie ma żadnych problemów psychologicznych. Boże, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Boże, mamo, mamo, ratuj. Mamo, ty jedna mnie zrozumiesz. Ty miałaś to samo z ojcem. Powinna być szczęśliwa.